World League of Players and Audiogenics. To mogą dowieść podwójny podium, a w tym momencie zapalają nam się światła i będą za chwilę nam ruszać kierowcy. Mamy pięć świateł. I zobaczmy trochę przetrzymanie i zobaczmy. Dobry start kierowcy Stana Martina. Na pewno gdzieś tam ta walka zaraz będzie. Jesteśmy na atakuje kraku. Chyba Anon, chociaż chowa się w tym momencie. Oj, również tutaj Anon, atakuje... oj, bardzo głęboko, gdzieś oj, tam. Czterech ale jadą ciasno, tam. Ciasno gdzieś tam właśnie dojeździe do T1, ale czysto, o dziwo, czysto proszę państwa i naprawdę... Pada w tym momencie MKX na ósmą pozycję, no niezbyt dobry start mimo wszystko. Bartek, oj tutaj jeszcze... wyniosło gdzieś kierowcę Williamsa, tam gdzieś jeszcze walka z tyłu, gdzieś tam Red Bull chyba poleciał. Tutaj widzimy też możliwe strategie wyścigowe, że tutaj, jak myślisz, jeden stop czy dwa stopy? Bo tutaj jednak ja może wiem, być samochód mamy bezpieczeństwa. Mamy samochód bezpieczeństwa, Lady Badger i Sutcher, tam coś się chyba wydarzyło. Zobaczymy. Zatrzymuje tu długo. Tutaj bardzo i to bardzo długo. Wydaje mi się, że już w tym momencie zrestartował dosyć dobry start Kulbajka, ale tam też jest Repczak, który też dobry restart i będzie chyba próbował atakować Anona. Oj tutaj Anon się decyduje na atak właśnie jest... na Kulbajka. No i zobaczmy tutaj. Gdzieś tam White Ranger spadł daleko na tę pozycję. Gdzieś Suczkarz też spadł. Zyskuje Xewerek. No tutaj zobaczmy, bo teraz będzie tutaj walka Astonu. Ajajaj, Adrian Newey może nie być z tego zadowolony. Ja bym chciał podkreślić bardzo dobrą i wysoką pozycję kierowcy Haasa. Minipad, dosyć duże zaskoczenie przed oboma McLarenami. Tutaj przerwę ci Adrianie, bo tutaj jest walka między Kiperem, a Bartkiem Kaupkiem. I najprawdopodobniej również teraz zobaczymy kolejną zamianę kierowcy. Oj, tutaj rzuciło Bartkiem Kalkiem, albo gdzieś tam przycięło go. Ewentualnie mógł też puścić Kipera. Bardzo. Może oni będą razem też współpracować, mimo tego, że cały czas pozycjami. W tym czasie jak Bartek wyprzedza właśnie, chociaż zobaczmy, bo tutaj chyba Kiper nie do za wygrano. Bo chciałem powiedzieć, że jednoręki Kubica spada za Sim Marino. To będzie zabójcze dla kierowców Aston Martina, jeśli kierowcy Red Bulla będą w zasięgu DRS-u. Zdecydowanie tak. Jeśli chodzi właśnie o Filipa, to o tym samym myślałem, że Filip może po prostu pomóc gdzieś tam tą stawkę przytrzymać. Gdzieś tam utrzymać właśnie tą stawkę bardziej zbitą, żeby Anon mógł te pozycje zyskiwać. El Michael nam spadł w ogóle na pozycję ostatnią. Nie wiem, czy to wróciłeś jeżdżał na to chyba uwagę. Do alei serwisowej, chociaż właśnie, chyba tam był jakiś właśnie błąd. Chyba nie, ale zobaczmy, jest restart. Jakiś kontakt tam przebija się w tym momencie McLaren, ale ma wewnętrzną surprise i będzie próbować w tym momencie zobaczmy tę walkę z perspektywy... Kolizja! I to jest... O Jezu! No, koniec marzeń, jak i dla Kulbajka, jak i dla Suczkersa tutaj, no. Ależ nam się dzieje wyścig! No kolizja między kierowcami dwóch dominujących ten wyścig drużyn. Oj, kolejny... Ale nie jestem pewien. Ale czas pokaże. Suczkers tutaj... kolizja z Sebą i to jest 5 sekund kary. I restartuje chyba nam w tym momencie Max Radomski, już wykorzystuje to zamieszanie z tyłu stawki i... Tak jest. Tak, restartuje nam w tym momencie, dobry tak restart. Mamy... MKX chowa się w tym momencie za kierowcą... Zakrewcą Aston Martina i ale będzie atak do zakrętu numer 1. Będzie atakował kierowcę Astona, gdzieś tam ten kierowca Astona tam od wewnętrznej. Teraz od zewnętrznej MKX, chyba troszeczkę wypchany mi się wydaje, walka chyba na łokcie, z tego co mi się wydaje. Zobaczmy to z perspektywy. Anon gdzieś tam. Aż tutaj walka, no na żyletki można by powiedzieć. Gdzieś mamy żółtą flagę. Na razie zajmijmy się tym. Co jest w tym momencie najważniejsze, to chyba... White Ranger wyspinował tak w zakręcie numer 2. White Ranger gdzieś tam wyspinował, ale zobaczmy, gdzieś tam ta walka. Traci pozycję Max Radomski i teraz chyba chciał po zewnętrznej tutaj... Byłaby taka konieczność w walce o mistrzostwo, bo pamiętajmy, że Repczak w tym momencie prowadzi, a w tym momencie właśnie to się dzieje, czyli zamiana pozycji. Wyprzedza w tym momencie ekipar i wykręca najszybsze okrążenie 1.32.200 chyba, jeśli dobrze widziałem. Tak jest. W tym czasie Max Radomski gdzieś tam walczy z MKX-em, chyba szuka gdzieś tam okazji do overtake'a. Agresywnie tutaj pojechał kierowca Alpina, no i Kulbajk chyba mu nie odpuści, znając jego temperament, gdzieś tam... Piękna walka, oj! Oj, ale było ciasno i wyjechał w tym momencie kierowca Ale zdecydowanie tutaj nie będą zostawiać sobie miejsca panowie, gdzieś tam może później w garażu wrzeć. Max Radomski, jak MKX, w tym momencie Max Radomski będzie próbował wykorzystać DRS, jest po zewnętrznej i chyba z tym no zobaczymy, DRS-em to będzie side by side do zakrętu numer 4.
Spada nam SK, nie zajmiemy się teraz w tym momencie, bo tutaj walka między pierwszym a drugim, a gdzieś tam, nie wiem czy ty też widzisz, coś tutaj jeszcze Anon się wtrąci do tej walki, bo to też działa na jego korzyść. Się kierowcy. Ale w tym momencie Max Radomski odjechał z DRS-u i on wydaje mi się, że bardzo cieszy się z tego, co się dzieje za jego plecami, że kierowcy sobie walczą, a on może odjeżdżać. A MKX... również jednoręki Kubica i Xaverek tam... Jak mówisz... Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale teraz ta pierwsza trójka bardzo się zbliżyła do siebie. Ojojoj, w tym momencie. I to jest... jakiś Max Radomski zarzuciło chyba kierowcę i MKX będzie próbował to wykorzystać. Zobaczmy, aż chociaż feedback ze strony Maxa Radomskiego. Co za zobaczmy. Walka, to ależ tutaj, aż tej walka, zobaczymy z perspektywy kipera. Ależ blisko. Czy on będzie się wciskał na trzeciego, no nie wiem, ale tutaj naprawdę na żyletki, ale też zostawiają sobie panowie no minimalną tą ilość miejsca. I zobaczmy, no tutaj Keeper może tak naprawdę na tym wszystkim zyskać. Otwiera DRS w tym momencie i chyba... No tutaj MKX będzie się bronił przed Keeperem, ale zobaczmy, to będzie Free White! To może być Free White! I zobaczmy tutaj... Ojejej, tutaj chyba walka... chyba jest w tym momencie, Max Radomski traci obie pozycje w tym momencie, lekko chyba wypchnięty Keeper przez MKX. Tam czai się jeszcze Coolbike, którego, no można powiedzieć, skreśliliśmy troszeczkę wcześniej. Oni teraz, no bardzo mała ilość tej baterii, no i Coolbike teraz... Ale zbliża się coraz bardziej, może próbować tu Triwite, będzie Triwite. Czy będzie Triwite, no, to PT1, ojej! W tym momencie Clipper traci obie pozycje, kierowcy Aston Martina zyskują, drugi Max Radomski, trzeci Coolbike, próbował tam jeszcze na czwartego wchodzić. GP Bahrainu, drugi kończy Coolbike, trzeci kończy Max Radomski, czwarty Keeper, piąty Xaverek, później no 4 sekundy nic i potem Anon. Suczkę gdzieś tam też spadł na kolejne pozycje, jeszcze przysuńmy się, zobaczymy jeszcze może końcówkę walki, niestety nie, ale co... się na punkty Dariusz Pożelski, zyskuje tą 9 pozycję. Tak jest, Suczkę chyba miał karę przejazdu też przez aleję serwisową, nie uwzględnił tej kary i gdzieś tam spadł poza punkty.